Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmiku. W dzisiejszym filmiku chciałabym zrobić projekt demko. Dzisiaj pokażę Wam głównie produkty, właściwie wszystkie produkty są do depilacji ciała, więc może nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwszym produktem, który Wam pokażę, to szampon z żasmina. Wszystkim dobrze znany jest to szampon Alterra. Jest to ten szampon do włosów bodajże, tak, do włosów suchych i zniszczonych. Co Wam mogę powiedzieć? Produkt bardzo, bardzo pachnie. Mi się ten zapach bardzo podoba, ale nie podoba mi się jego konsystencja, ponieważ ten produkt się nie pieni, a ja bardzo lubię produkty, które się dobrze pienią. Więc to dla mnie to jest nic nadzwyczajnego, po prostu zwykły szampon. Dobrze, teraz pokażę Wam żel pod prysznic z Avonu. Ja kupiłam go w zimowej jakiejś kolekcji. Jest to taki żel z karmelizowanym jabłkiem i orzechami. Ten produkt bardzo fajnie pachnie. Ten żel tak słodko właśnie taki. Właśnie takim karmelizowanym jabłkiem. I on ma ten produkt. Tutaj jest napisane, że pozostawia skórę oczyszczoną i nawilżoną. Ale on miał, słuchajcie, tutaj więcej nie mam zmian. On miał w środku takie jakby rozświetlające drobinki. I jak go nie zimło, to ta skóra tak się błyszczała. To było ciekawe, ale no tak na co dzień używać do mycia, to uważam, że to jest trochę bez sensu. Dobrze, teraz pokażę Wam, jak już jesteśmy przy żelach podprysznic, to pokażę Wam kolejny żel. To jest żel też z Avonu i to jest seria Magical. Wyglądam tak. Jego zapach jest właśnie taki bardzo kremowy, taki bardzo delikatny. Bardzo podoba mi się ten zapach. To jest ta wersja większa 50 ml. I on kosztował coś około 9 zł. Kolejną rzeczą, również z Avonu, jest to odżywka do włosów kręconych. Słuchajcie, ja nie wiem, patrzyłam teraz w Avonie, czy są takie odżywki, ale ja się nie kojarzę. Podejrzewam, że to jest jeszcze ta stara wersja, ponieważ ja już mam 2 lata i musiałam ją zużyć, ponieważ już niedługo się kończy termin ważności. Ale ona pachnie jak te standardowe takie odżywki właśnie z tej serii żywienia. Bardzo ładnie ona pachnie. Także mówię, no nie wiem, nie wiem ile kosztowała, nie pamiętam tego po prostu. Nie wiem ile kosztowała i nie wiem, czy to jest seria, czy jest taka seria wyjwania. Więc teraz tak, jak już jesteśmy przy myciu, przy kąpieli, to pokażę Wam jeszcze sól z Biedronki. I to jest ta seria morska. Sól do kąpieli regenerujący zawiera sól morską oraz algi morskie. To jest ten zapach. Podoba mi się najbardziej. Jeszcze podoba mi się ten taki pomarańczowy. Ten zielony miałam, ten sól, ale ona mi tak jakoś nie podpasowała. Natomiast ta mi się bardzo, bardzo, bardzo lubię. No dobrze, jeszcze zostały trzy produkty. Tutaj jest ten serum intensywnie wyszczuplający i ujędrniający z Eveline Cosmetics. On wygląda tak, tutaj już trochę jest rozcięte. Chcę, żebyście zobaczyli, tutaj nic już nie ma, to jest wyrzutę. Słuchajcie, bardzo lubię tą serię antycelulitową, to właśnie lubię te firmy Eveline Cosmetics i one mi najbardziej odpowiadają. I słuchajcie, ja lubię to, ponieważ właśnie on ma taki efekt chłodzenia i szczególnie w lato to jest fajne, kiedy bierzemy właśnie ciepło, bierzemy kąpiel i po kąpieli się możemy posmarować. Naprawdę to bardzo fajnie wygląda. Bardzo fajne jest uczucie. Kolejną, i teraz już mi zostało dwa produkty do włosów i
to będzie lakier do włosów firmy Nova. Nie znam tej firmy, nie wiem, co to jest za lakier, po prostu podejrzewam, w jakichś drogeriach gdzieś to był kupiony, ale słuchajcie, nie powiem wam, że ile, ponieważ nie jego kurzam. Ja go tylko zużyłam. Ale muszę wam powiedzieć, że nie on bardzo odpowiadał. To jest taki lakier z serii mokrych. Nie jest z takich... kiedy dotykałam po prostu, one są jeszcze po prostu mokre. A do moich włosów takie lakiery sprawdzają się najbardziej. Ja teraz chyba używam ogólnie moimi ulubionymi lakierami do włosów, są te z Bella Flex, o ile dobrze mówię. Taki w każdym razie jest takim złotym bogowym i tamten najbardziej lubię, ale ten w zasadzie był naprawdę bardzo fajny. I ostatnim produktem jest to produkt do włosów, jest ten ekspresowa odżywka regenerująca. I to była ta seria takich pomarańczowych w środku płyn. Ja miałam jeszcze wcześniej różową, a teraz mam taką czarną. Słuchajcie, ona wygląda tak, pokażę wam. A powiem wam jeszcze o tej zapach, tamtej różowej, co miałam wcześniej, podoba mi się najbardziej. Tej zapach też był ładny. I też mi się podobał. Natomiast tej czarnej, słuchajcie, o Jezu. Ona mi pachnie takim pieprzem. I tamten zapach mi nie odpowiada, ale użyję. Może będą jakieś efekty, bo używam ją właściwie chyba od tygodnia, więc to nie jest, nic jeszcze więcej nie mogę wam powiedzieć. Ale jeśli chodzi o te odżywki, muszę wam powiedzieć, że one na moich włosach się naprawdę dobrze sprawdzają. I te włosy są takie bardziej odżywiane i widzę, że te odżywki działają, bo wcześniej miałam dużo gorszym stanie włosy i próbowałam różnych takich odżywek, takich typu właśnie do podczas mycia włosów razem z szamponem, ale takie odżywki jeszcze zawsze używam po umyciu, kiedy już mam te włosy takie przesuszone i kiedy już są właśnie nie takie mocno wilgotne, tylko już tam suche i wtedy spryskuję sobie na te włosy i naprawdę te odżywki działają. Więc tak, to już było dzisiaj na to było wszystko, co chciałam wam pokazać w Cytanko. Słuchajcie, ja bardzo lubię robić tego typu filmiki, bo już jeden jest na moim kanale, dlatego że mogę to spokojnie wyrzucić i wiem, że już wam to pokazałam. I mogę to wyrzucić i naprawdę lubię widzieć, że tyle produktów zużyłam i że mogę jakieś następne używać albo następne kupić. Tak naprawdę w pewnym sensie radość, że takie produkty, że skończyłam już te produkty i ojej, zapamiętałam się. Dobra, nieważne. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, dziękuję za komentarze oraz proszę o kciukowanie albo kciuk w górę, kciuk w dół, jeśli komuś się nie podobało. I dziękuję wam bardzo za oglądanie i do następnego oglądania. Pa, pa!